znaleźć miejsce, swoje miejsce wśród ruchomych ścian, żeby nigdy nie być sam, żeby czasu znaleźć kształt, nie być obok, zostać sobą, szukać, umieć, chcieć, gubić się, znajdywać się, wtedy człowiek wie, że jest, wie, że jest, wie, że jest, wie, że jest, wie, że jest. Nasze dni, mocny rytm, słuchaj go, żyjesz nim, żyjesz nim, to twój świat, twój świat, twoich snów, twoich czas. Nasze dni, mocny rytm, słuchaj go, żyjesz nim, żyjesz nim, to twój świat, twoich snów, twoich. Na terenie budowy największego w naszym mieście osiedla. Przed nami szereg bloków, a przecież tak niedawno rosło tutaj jeszcze zboże. Na te mieszkania czekamy wszyscy. Rozmawiam z kierownikiem odcinka. Jak z terminami? Cóż, panie redaktorze, praca wre. Ludzie są chętni. Trochę nawalają nam kooperanci. Jeżeli otrzymamy, to dotrzymamy. Uwaga, panowie, przegadajmy to sobie. Uwaga. Przed państwem majster Drobik. Jego brygada osiągnęła najlepsze wyniki we współzawodnictwie. Jak organizujecie swoją pracę? Co wpływa na wasz sukces? Co wpływa? No, panie redaktorze, ja to czasem patrzę w telewizję i tak sobie słyszę. Tego nie zrobili, tamtego nie dowieźli, to za przeproszeniem zgnocili. A wie pan dlaczego? Bo ciapciaki nie umieją, panie. Tak. A w mojej brygadzie, ja się na robocie znam. Malinowski, chodźcie, zagracie w telewizji. No, już. Nie, w telewizji, ja na niczym nie gram, daj pan spokój. Dobrze, dobrze. O, Malinowski się zna, Kozak, o, też się zna. Stasiu, jak się będzie uczył, też się będzie znał. Bo my, panie, jesteśmy fachowcy. O, i z tego pływa ten, jak to pan mówił. Sukces. Tak, sukces, no. Doskonale. Uwaga. Uwaga, panowie. Start. Zaczynamy. Kamera. Co zaczynamy? No, nagrywamy to samo, co pan powiedział przedtem. Jeszcze raz. Aha, słuchajcie, panowie, taka sprawa. Żeby to wyglądało tak naturalnie i dla telewizji, to zajmijcie się czymś, no. Nie ma, panie. Albo gadamy, albo pracujemy. Podczas pracy jest praca, nie? Panie majster! Co? Szlichtę wylewamy! No i dobrze. Ale mróz idzie! Dosypać chlorku i rozłożyć maty. Dobra. Kto się was o zdanie pyta? To co ja mam? Mówić? To samo, co pan mówił. Jeszcze raz. A, dobrze? No dobrze. To powiem tak, że najlepszy fachman to taki, któremu, panie, wszystko gra, nie? To znaczy najwyższa klasa. Zawodowiec. Rozumie pan? Zawodowiec. O, świetnie. Uwaga, kamera. Start. Dobrze. Dobrze mu pan powiedział, zawodostwo. My mamy zawodostwo w rękach, a nie w gębie. I dlatego się pan zaciął. Gdzie? Tam. Nie lubię gadać. Za to Stasio nagadał. Jak pan poszedł, to redaktor dorwał go. I co cię pytał? Nie, no daj pan spokój. Mów. No co? No, gadał, że coś tam robią, jakiś teatr i pytał, co chce oglądać w telewizji. A coś ty mu powiedział? No co ja mu miałem powiedzieć? Mówił. My, młodzież z budowy, nie mamy rozrywki jak należy. Nie dbają o nas. A w teatrze oglądał tego, jak mu tam, Hana Szkiewicza. Nie znam. O kurde, balans, no. Hanuszkiewicza. A byłeś chociaż? No, tymczasowo nie. No, a co miałem mówić, jak wszyscy w zasadzie już byli? Istny cyrk.
Mnie panie na jednej budowie 7 razy pytali, jak ja się kontaktuję ze sztuką. Jak się pan kontaktuje? No, że widziałem rewie na lodzie. Fachowo zrobiona. Tak, orze. Widziałem tego gabla w kinie. Jak on wchodzi na ekran, to ja się nie boję. Zawodowiec, panie. Strzela, musi trafić. Albo taki znak Zoro, co? No. Jak on jeździ na koniu? No, fachowo. Tak. Bo mnie, panie, tylko fachowiec imponuje. Tak. O, nawet w tych sprawach, nieważne czy duży, czy mały, byle umiał. Oj, tak, tak, święta racja. Nieważne czy duży, czy mały. O, koło mnie mieszka taka sąsiadka, proszę pana. Blondynka, taka łania. Męża miała kawał chłopa. Koszykarz, bardziej taki reprezentacyjny jak pan Malinowski. I co z tego? Zajrzałem do Tivoli, a ona z takim małym, o głowę od niej niższym. O. Zagrali białe tango. Poprosiła go. A u tego małego poczucie rytmu i serce do walki. Moja droga zawodowiec. O, a ja jestem żonaty i z dziwkami się nie zadaję. No. Coś ty pijany? Przecież to żarty. Wariat. O, masz. Znowu jakiegoś przyniosło. O, rany. Jakiś przebieraniec. Ale pajac. Ciekawe, co taki je i pije. Wygląda, jakby spadł z księżyca. No bo i krajobraz taki bardziej księżycowy. Halo? Halo! Hop, hop! Panie Steczką! Ja? Tak, tak, tak. Chodź pan, chodź pan. Zostaw pan. Przylizie i znowu jakąś ankietę będzie przeprowadzał. Kupił, kupił, zapycha. O kurde, balans, no. O, masz. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest? Taki... Tu trochę trzeba. O kurde, balans. Drobik? To pan artysta? Julian Nowak. Julian? Tak. No, do pana artysty bardziej by pasowało Juliusz. Dlaczego? Takie bardziej imponujące. Ja mam na imię Julian i do mnie to pasuje. Panie majster, do pana najlepiej pasuje pan Drobik. Zaraz wiem, co mówię. Słowacki, Julian. Nie pasuje, a Juliusz jak ulał. Nie? Właściwie. To pan wszystko tak umie? No. No. Zrobione. No, zaworowiec. No, ma pan fach w rękach. Nie przymierzając jak my. Ersta klasa. Ersta klasa. Przepraszam, ale patrząc tak na optykę, to 5 groszy bym nie dał za pana. Tak samo jak za tego małego brunecika od sąsiadki. Panie kozak, gościa mamy, a pan ciągle z tą sąsiadką, co koło pana mieszka. Nie koło mnie, a nade mną. A jak ten mały do niej przychodzi, to w łazience huczy, a potem... Pożeńcie się. To sami zaczniecie hałasować. I może w pracy się podciągniecie. Proszę. To dla pana. Jak to dla mnie? No... Tak za darmo? Tak. Nie.
No to zapraszam. Tak, Stasiu ma się rozumieć do szkoły? Tak jest. Kozak? Tak. A wy, Malinowski, przepustkę od żony macie? No tak. Papierosa! Mało panu dymu! O, widzi pan? To by namalować. Stare rudery, a tu nowe bloki. Za rok tego nie będzie. No temat dobry, ale chciałby pan, żeby taki obrazek wisiał u pana w domu? U mnie skąd? Ale w dyrekcji kupią albo w ministerstwie. Tam tylko takie wiszą. Ale wie pan, ja chciałbym namalować taki obrazek, który mógłby wisieć u pana w domu. U mnie? Aha. No, to może być taki, wie pan... Lilianę. Jaką Lilianę? Benedę. No... Chociaż, wie pan, wolałbym, żeby to był taki... No, taki... Tak. No, sam nie wiem. Zaraz zobaczymy. Dzień dobry. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. A, witam szwagra. Witam panów. A? Piękne, bardzo piękne. Jakby tak jeszcze estetycznie oprawić pod szkłem. A? To artysta. Zawodowy malarz. A, no, jak taka okazja, to zapraszam panów do siebie na górę. I jak zwykle. Nie jak zwykle, bo pan sobie pomyśli, że jesteśmy szewcy. Pana artystę przyjmujemy. Pozwól, Narcysiu. Cztery. Nie dość, że filmy nagrywają, to jeszcze domy burzą, żeby się już przeprowadzić do tych bloków. Cztery winka, 120. Nie, ja stawiam. Z okazji tego obrazu. Dziękuję. Malaga honor po 30? Wszędzie 60 kosztuje. Stoi u mnie 10 lat. Był tak jeden z dyrekcji, przecenił. Dobrze, że przecenił, bo jak pije, to czuję stęchliznę. No, stęchliznę czuję. Wino, panie kozak, jak dłużej stoi, to jest lepsze. O, mądrala. Tak, tak. Mnie się też tak zdaje. Ale bałagan, co? Niedawno tacy z szablami jakiegoś cywila gonili. A tam na rogu dorożkę to aż 4 razy przewracali. Jak ja zobaczę z bliska takiego sztucznego przebierańca, to potem z kina żadnej przyjemności nie mam. Nie wierzę, że to prawda. Bo to nie jest naprawdę, tylko na niby. Kiedy jak mi się coś podoba, to ja chcę, żeby było naprawdę. Ale nie jest. Nawet tak się mówi, panie kozak, jak w kinie, o. W życiu tak się nie zdarza. A nie można takiego kina, żeby było jak w życiu? Ale to chyba byłoby nudne, co? Nie byłoby, a jest. A jak ja idę do kina, to chciałbym, żeby było coś innego, prawda? Jak mój mąż przyjdzie, to wam wszystko powie, jak tam jest. On w tym siedzi po uszy. To dzięki przychodzi na tym ubrani. Proszę. Proszę bardzo. Dziwne, co? Proszę pana, to był teatr objazdowy. Mój mąż grał, o, w tym to on grał takiego rycerza. Rodrigo. O, to. Księżniczka jedna się w nim kochała. Piękna była. Ona tak na niby się w nim kochała, ale on to tak pięknie grał, że ona naprawdę się w nim kochała. Oj, to były czasy, proszę pana. W tym to też on coś grał, tylko już nie pamiętam co. O, to winko to może poproszę. Tu sobie pan poogląda.
teatr. A w tej czapce, proszę pana, to on grał Napoleona. Kwarta. Czwarta? Jest u pana Nowaka. Mój mąż Wacuś to prawdziwy artysta. Przepraszam. On to nie może żyć bez sztuki. Od rana do wieczora siedzi w filmie. Mały Herkules XX wieku. To był właśnie nasz teatr. Mhm. Ale ten z czaszką to Hamlet? To Hamlet. Mhm. A ten z prawej tutaj z tą kryzą? To... To mój rodzony brat. Tyle tylko, że ja zostałem za fachowca, a on za aktora. A sądzi pan, że on jest tym, no, zawodowcem? Jakim zawodowcem? Gania w tłumie w tej nazad? I to po kilka razy, bo ciągle źle, panie? Ale z tłumu, panie Nowak, trzeba się wybijać. Wszystko można zrobić, trzeba tylko chcieć. Można wybudować najwyższy maszt w Europie, można książkę napisać, można obraz ręcznie namalować. Tak, trzeba tylko chcieć, panie. Tak, no i trzeba mieć talent. Panie Kozak, pozwól pan tę butelkę. Do tego też trzeba mieć talent. Dobre. Wino, panie Kozak, trzeba zaczynać rozlewać od ciebie. Nie jak siwuchę. O. Ma pan okazję się nauczyć, tak. Prosimy. Szanownego gościa. O. No to... No tak. Wacuś. Dzisiaj jesteś ranny. Cudownie. Gości mamy, Wacuś. A, witajcie, witajcie. Zdrowia używajcie. Czerwonego wina w szklany nalewajcie. Koniec cytatu. Witajcie, witajcie. Ciągle tu zaglądam, a nigdy siebie nie ma. Ja zapracowany jestem. Rano w filmie, a po południu siadam do pisania. A co piszesz? Powieść, wstęp i 16 ksiąg z epilogiem. Oczywiście, że z epilogiem. A o czym to będzie? Rzecz pisana wierszem z okresu panowania Hammurabiego. Ale oczywiście dotyczy naszych czasów. Do rzeczu Eufratu, wschód słońca czerwony, zbudziły się zbuntowane chłopskie bataliony. Rogi zadeją z urmy bojowe, każdy zakłada przyłbice na głowę. W obozie nieprzyjaciół są do Boga, widać wraże plemię wzięła wielka trwoga. Tak się zaczął dla chłopów bój ostatni zwycięski, a dla króla Xerxesa dzień hańby i klęski. Brawo! Brawo, brawo! Nawet się rymuje. To jest tylko inwokacja. 600 stron tekstu. Pracy, pracy, ledwo żyje. Piszesz to na zamówienie? Jakie tam zamówienie? Myślisz, że oni się znają na tym? Nikt tego nie zrozumie, że ja wyprzedzam epokę. Takich artystów jak ja to możesz na palcach policzyć. To pisz piosenki. Teraz każdy pisze piosenki. Piosenki?
Piosenki. Też odrzucą. Kto? Komisja. Ale ty tego i tak nie zrozumiesz. Powiedz lepiej, co u ciebie. Ja pracuję normalnie. Ludziom domy buduję. U mnie komisje nic nie odrzucają. A to kto? A, to artysta. Pan malarz. Zobacz. A? Piękny. Trochę akademicki. Młody. Młody, ale odnajdzie siebie. Znaczy pokrewna dusza. Nowak. Patuś, może coś zjesz, napijesz się. O tak, tak, napijemy się. O, pardon. Wino nalewa się od siebie. Proszę. W czasie pracy nie piję. Słusznie. Zawodowcy piją po pracy. Ty śmiesz moją pracę porównać do twojej? Ty murarz, a ja artysta. Artysta to jest człowiek, który ciągle poszukuje czegoś nowego. Musi być nowatorem. A ty... ty jesteś rzemiecha. Mam rację? No... ma pan rację, tylko niezupełnie. Chyba w każdym zawodzie można zostać artystą. Chwileczkę. Panie Kozak. Ile ja mam pomysłów racjonalizatorskich na swoim koncie? Trzy. Cztery! A ty? Ile razy byłeś nowatorem, co? Oddaj mi spokój. Muszę się uczyć dialogu. Dialogu? Jakiego? Nacierają na nas nieprzyjaciele, zdobywają barykadę, wszyscy uciekają, a ja zostaję na polu bitwy i mówię: to koniec. To koniec. I umieram. A w jakim wojsku służysz? Nie wiem. Nie wiesz, za jaką sprawę się bijesz? Nieuświadomiony. No, w scenariuszu tak jest napisane. Ej, panie, komu jest potrzebny zastrzelony żołnierz? Coś ci powiem, Wacuś. Tak się nigdy nie wybijesz. Zawsze będziesz tłumem. Umierasz i koniec roli? A jakbyś tak raz wskoczył na tę barykadę i pogonił kota nieprzyjacielowi, to miałbyś dłuższą rolę, no i pokazałbyś, co umiesz, człowieku. Wacuś, ale nie pij tak dużo. Wacuś, Wacuś, ty nic nie rozumiesz. Proszę wpaść do mnie kiedy. Pan pewnie mieszka tu gdzieś blisko, to znaczy w okolicy. No nie zupełnie w okolicy, bo ja jeszcze właściwie nie mam mieszkania. Dopiero za 3 lata dostanę. 3 lata? To i tak dobrze. No nie bardzo, bo za kilka miesięcy spodziewam się dziecka. To znaczy moja żona. To jak pan mieszka z żoną? Panie Kozak, pyta się nie jak, tylko gdzie. Jak to jest intymne pytanie. To nie masz pan mieszkania? Nie mam. Aha. A widzisz, budujesz domy, zawodowiec, a chłopak nie ma gdzie mieszkać z żoną. Wacuś, jak ty mi skoczysz na tę barykadę, o, widzisz? To daję ci zawodowe słowo, że za tydzień pan Nowak będzie miał mieszkanie. Prawda, panie Kozak? Prawda. No. Tak, tak, to prawda. Pan majster ma fach w ręku i słowa dotrzyma. Jezus Maria, znowu sobie coś złamie. Jak się zacznie taśma eksponować i będzie klasz, wojsko rusza! To kiedy to wojsko ruszy? No słyszał pan, po klapsie, jak się zacznie taśma eksponować, wojsko ruszy. Jak uderzą w te czarne deseczki. Tekst 134.
krzywdę zrobi. Ale uspokój się, to tylko na niby. Ale on się naprawdę bije. No i dobrze się bije. Pomóżcie, ludzie! Pomagają! O rany, panie majster, skoczył pan. Aha. Genialny statysta. O, taki obraz to bym chciał mieć w domu. I nic sobie nie złama. Waterloo. Dlaczego pan zmienił żółcie i róże na brązy? Zabrakło mi bieli. Rozumiem. Dlaczego pan tak robi? Ja tak widzę. Pan tak widzi. To niech pan uważa, żeby pana tramwaj nie przejechał. No, nieźle. Poszukałbym jeszcze kierunków. Jacyś ludzie do pana? Dzień dobry. Dzień dobry. My w sprawie mieszkania. Jakiego mieszkania? No, nie pamięta pan, no, obiecałem, że jak brat skoczy na barykadę, to pan dostanie mieszkanie. On skoczył, a pan ma mieszkanie. Jak to mieszkanie? To niemożliwe. Możliwe, możliwe. Tym razem muszę przyznać, pan Kozak padł na taki jeden pomysł. Właśnie. I mieszkanie jest. Zabieraj tam żonę, jedziemy po graty. A już teraz? A co, panu się nie śpieszy, co? Już, już. No to chodźmy. Zaraz. Taka sama jak moja sąsiadka. Jolu, Jolu, to jest właśnie pan majster Drobik. Mam mieszkanie. Zaraz, gdzie? Jakie mieszkanie? No pan majster wykręcił mieszkanie, rozumiesz? Kłamiesz. Słowo zawodowe. Możemy się zaraz sprowadzać, daj to. Zaraz, natychmiast? Natychmiast, albo jeszcze prędzej. Bierzemy twoje rzeczy z akademika i jazdę. No. No, chodźmy. Zamknijcie za sobą drzwi. Ach, sorry, no, to w górę, miły bracie. Tam mieszkanie czeka na ciebie. O, majster w Kuborze jak nigdy dzisiaj. A co? O. Zespół nieliczny, ale śliczny. Pomału, pomału, panowie. Dawaj, dawaj. O. O, działa, działa. Zaraz. No. Też działa! Coś takiego. Brawo. Proszę. Proszę. O, nie. Na rączki. Tak. Pokaż, co potrafisz. Erste klasse. Erste klasse. Łazienka. Kuchnia. No, cześć. Serwus. Cześć. A? Gaz od Malinowskiego. Wszystko gotowe. Proszę, proszę. Firanki od pani Narcysi. I od Wacusia. Jak skoczył na tę barykadę, to dostał dużą rolę w filmie. No, zawodowcy, no. Ale kochani, no, jak ja się wam odwdzięczę, przecież... No... Nie ma o czym mówić. Będziecie tu mieszkać, jak długo nie wyniesiemy się na inną budowę, a potem znowu coś wykombinujemy, jakoś te 3 lata zleci. Przepraszam, że tak bez pukania... To nasz pan kierownik. To pan jest ten malarz?
Tak, tak. Mówiliśmy panu kierownikowi, że wy jako artyści w ramach tego zamieszkania na Gapę zaprojektujecie tutaj ogródki jordanowskie w całym osiedlu. Tak, tak. Pierwsze szkice już mamy. Tak, tak. Mamy, mamy. O? No tak, ale państwo tu tak trochę nieformalnie. Ale panie Mietku, przecież uzgodniliśmy już, nie? Chodź pan, porozmawiamy. No chodź pan, chodź. Przepraszam. Pan. Trochę serca, panie Mietku. Jolu, co się stało? Ona będzie rodzić. Panie Kozak, rodzi. No i dobrze. O tam. Władek! Władek! Co? Masz kurs do szpitala. Nie słyszę. Kurs do szpitala. A co, umarł kto? Rodzi się, mówię! Rodzi? No to jadę, jadę! A, prędko, jadę, jadę! Ach, jak długo można czekać, no? Aż się urodzi. Siedem. Córka. Wychodzi mi, że będzie córka. Ale tam pierwszy musi być syn. Od czego on jest artysta? U chłopa zucha, pierwsza dziewucha. O, jadą. Jadą, jadą. A to co? My bardziej uniwersalny prezent. Jaki uniwersalny? A jak się urodzi chłopak, to wózek. O. A jak dziewczynka, też wózek. Ta. Ale tam... Musi być chłopak. O, a tam ciągle wojna. A ja mówię, że będzie syn. O! A mnie z kart wychodzi, że będzie córka. O, Wacuś, hrabia. Wybił się z tłumu. Jedzie, czy co? Nie. Zostaj. O, biegnie jak postrzelony. O, dobrze poradziłem Wacusiowi. Skoczył na barykadę i teraz wszystkimi dyryguje. Zawodowiec. Będzie nieszczęście. A nie mówiłem. Powtarzam jeszcze raz. Co? Tak, 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 powtarzam jeszcze raz, na miejsca. Syn! Idzie, idzie. Panie Kozak, szampan tu. Otwiera pan na mój rozkaz. Pani Malinowski, kwiaty, no. Stasiu, baczność. To jest, ale gdzie? Tu, 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 tu. Jest! 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 No i? Córka. Córka? Tak. Córka? Córuchna? No! Córki są zawsze za ojcami. A przecież pan mówił, co panie ja, majster, co ja, że... panie Kozak, szampan! No i coś pan narobił. Teraz wszystko wyleci. Miałby pan syna, panie Nowak. I coś takiego by panu wyrosło. To już lepsza córka. Co mam robić? No, otwieraj pan drugą. Czekaj pan. Co? To? Ten obrazek ładny jest, nie? Czyli, no tak. Nie rozumiem tego. No nie. Witam.
Tyle. Nie, co? Jak pani kolega? Jak pani kolega? Tak. Sława. O, pan profesor, witam. Witamy. Co u ciebie, no? No wiesz, jak u nas na prowincji, no. Na razie, pryk. No ja. Pani kolego, może zaczniemy? Proszę bardzo. Przepraszam. Proszę państwa. Proszę państwa. Proszę państwa. Witam serdecznie przedstawicieli władz. Witam koleżanki i kolegów oraz wszystkich przybyłych na wystawę Juliana Nowaka. Ekspozycja ta jest cenną inicjatywą na polu zbliżenia niektórych form warsztatowych do celów życia codziennego. Chciałbym zauważyć, że kolega Nowak nie zajmuje się wyłącznie sztuką czystą, ale jest również laureatem Nagrody Ministerstwa Budownictwa za nowe rozwiązania form przestrzennych stosowanych na tak zwanych dziecięcych ośrodkach rekreacyjnych. Rekrutacyjnych? A co on rozwiązał? Ogródki jordanowskie. Wystawa jest dowodem, ogródki, że można pogodzić studia... Tylko, że on jest profesor i nie może tak, tak prosto powiedzieć. Dowodzi ona, że można pogodzić stare, dobre rzemiosło i współczesność. Wystawę uważam za otwartą. Panie majstrze! No? Patrz pan, panie Majewski, za 29. Pan może przejść do historii. No. O! Pan też, panie kozak. Wiernie oddany. Stasiu, patrz. Rady! Fajny, nie? No. O! A tak? Tak się zaczęło. Tak, tak. 3 lata temu na Rokiciu, pamiętam. A co to jest? Duda Gracz. Pseudonim artystyczny. Aha. O, tu załatwiłem Wasiaka. Tu. Ale skąd? To B15 na Dąbrowie. Tak, rok temu. Przepraszam. Na coś. Na parkadzie. Jak żywy. Waterloo. Ten obraz to bym chciał mieć w domu. Ale czy Wacuś to widział? No, nie wiem. Panie majstrze, może to nie wypada tak oglądać te obrazki. Czemu nie wypada? Od tego jest wystawa, żeby oglądać. Ale nikt nie ogląda, tylko my. No, rzeczywiście. Ale chleją jak szewcy. Lepiej tak nie mówić, bo się szewcy obrażą. Oni piją jak artyści. Skąd pan to wie? No, odkąd nasz pan Nowak przyszedł na budowę, to ja studiuję historię sztuki. No i co pan wystudiował? A to, że Van Gogh był tronkowy i Gauguin także był alkoholikiem. A ten, co to do niczego nie doszedł, taki filozof, aha, to miał nawet chorobę. Ersta klasę. Pójdź pan do cholery. Przepraszam. Gratuluję panu, gratuluję. Dziękuję. Serdecznie panu gratuluję. A jednak rozwinął się pan. No, trochę. A co u pana? No cóż, mieszkam w blokach. No, to świetnie. To tak jak ja. No i jak to świetnie? No, jak mnie najdzie natchnienie i będę chciał sobie w nocy zagrać na skrzypce? To fakt. Przepraszam. No... Ale pan ma... Proszę. No. Dziękujemy. Jak? Pięknie. No, gratulujemy serdecznie. No cóż, panie Nowak, my się nasz tu
Matce nie znamy, ale tak sobie kombinujemy, że to, co do nas przemawia, to jest nam bliskie, a przemawia do nas to, co przeżyliśmy. Czy mógłby pan to powtórzyć? A co mam powtórzyć? No, wyrażał pan swoje opinie o sztuce. Czym jest sztuka? Czym powinna być sztuka? No, sztuka to jest... Znaleźć miejsce, swoje miejsce wśród ruchomych ścian, żeby nigdy nie być sam, żeby czasu znaleźć kształt. Nie być obok, zostać sobą, szukać, umieć, chcieć, gubić się, znajdywać się, wtedy człowiek wie, że jest, wie, że jest, wie, że jest, wie, że jest, wie, że jest. Nasze dni, mocny rytm, słuchaj go, żyjesz nim, żyjesz nim, to twój świat, twoich snów, twoich szans, twoich snów, twoich szans, to twój świat, to twój świat, twoich snów. Nasze dni, mocny rytm, słuchaj go, żyjesz nim, to twój świat, twoich snów, twoich szans. Naszych dni, mocny rytm, mocny rytm, słuchaj go, żyjesz nim, to twój świat, twoich snów, twoich szans. Żyjesz w nim, słuchaj go, mocny rytm, naszych dni, mocny rytm, żyjesz w nim, to twój świat, to twój świat. Pani majster! Patrz pan, panie Majewski, za 29. Pan może przejść do historii. No. O! Pan też, panie kozak. Wiernie oddany. Stasiu, patrz. Rady. Fajny, nie? No. O! A tak? Tak się zaczęło. Tak, tak. 3 lata temu na Rokiciu, pamiętam. A co to jest? Duda Gracz. Pseudonim artystyczny. Aha. O, tu załatwiłem Wasiaka. Tu? Ale skąd? To B15 na Dąbrowie. Tak, rok temu. Przepraszam. Na coś. Na parkadzie. Jak żywy. Waterloo. Ten obraz to bym chciał mieć w domu. Ale czy Wacuś to widział? No, nie wiem. Panie majstrze, może to nie wypada tak oglądać te obrazki. Czemu nie wypada? Od tego jest wystawa, żeby oglądać. Ale nikt nie ogląda, tylko my. A rzeczywiście... Ale chleją jak szewcy. Lepiej tak nie mówić, bo się szewcy obrażą. Oni piją jak artyści. Skąd pan to wie? No, odkąd nasz pan Nowak przyszedł na budowę, to ja studiuję historię sztuki. No i co pan wystudiował? A to, że Van Gogh był tronkowy i Gogę także był alkoholikiem. A ten, co to do niczego nie doszedł, taki filozof, a? To miał nawet chorobę. Ersta klasy. Pójdź pan do cholery. Przepraszam. O, o.
Gratuluję panu, gratuluję. Dziękuję. Serdecznie panu gratuluję. A jednak rozwinął się pan. No, trochę. A co u pana? No cóż, mieszkam w blokach. No, to świetnie, to tak jak ja. No i jak to świetnie? No, jak mnie najdzie natchnienie i będę chciał sobie w nocy zagrać na skrzypce? To fakt. Przepraszam. No, ale pan ma... proszę. Aha, aha. Dziękujemy. Jak? Pięknie. No, gratulujemy serdecznie. No cóż, panie Nowak, my się na sztuce nie znamy, ale tak... Chodź pan, porozmawiamy. No chodź pan, chodź. Przepraszam. Pan. Trochę serca, panie Mietku. Jolu, co się stało? Ona będzie rodzić. Panie Kozak, rodzi. No i dobrze. O tam. Władek! Władek! Co? Masz kurs do szpitala. Nie słyszę. Kurs do szpitala. A co, umarł kto? Rodzi się. Rodzi się, mówię. Rodzi? No to jadę, jadę. A, prędko. Jazda, jazda. Jak długo można czekać, no? Aż się urodzi. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Córka! Wychodzi mi, że będzie córka! Ale tam pierwszy musi być syn. Od czego on jest artysta? U chłopa z ucha pierwsza dziewucha. O, jadą. A to co? My bardziej uniwersalny prezent. Jaki uniwersalny? A jak się urodzi chłopak, to wózek. No. A jak dziewczynka, też wózek. Ta. Ale tam, musi być chłopak. O, a tam ciągle wojna. Będzie syn. O! A mnie z kart wychodzi, że będzie córka. O, Wacuś, hrabia. Wybił się z tłumu. Jedzie, czy co? Nie. Zostaj. O, biegnie jak postrzelony. No, dobrze poradziłem Wacusiowi. Skoczył na barykadę i teraz wszystkimi dyryguje. Zawodowiec. Będzie nieszczęście. A nie mówiłem. Powtarzam jeszcze raz. Co? Tak, powtarzam jeszcze raz. Na miejsca. Syn! Idzie. Idzie. Proszę. O, nie, 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 nie. Na rączki. Tak, tak. Pokaż, co potrafisz. Erste klasse. Erste klasse. Łazienka. Kuchnia. No, cześć. Serwus. Cześć. A? Gaz. Od Malinowskiego. Wszystko gotowe. Proszę, proszę. Firanki od pani Narcysi. I od Wacusia. Jak skoczył na tę barykadę, to dostał dużą rolę w filmie. No zawodowcy, no. Ale kochani, no, jak ja się wam odwdzięczę, przecież... Nie ma o czym mówić. Będziecie tu mieszkać, jak długo nie wyniesiemy się na inną budowę, a potem znowu coś wykombinujemy, jakoś te 3 lata zleci, nie? Przepraszam, że tak bez pukania... To nasz pan kierownik. To pan jest ten malarz? Tak, tak. Mówiliśmy panu kierownikowi, że wy jako artyści w ramach tego zamieszkania na Gapę zaprojektujecie tutaj ogródki jordanowskie w całym osiedlu. Tak, tak. Pierwsze szkice już mamy. Tak, tak. Mamy. O? No tak, ale
Państwo tu tak trochę nieformalnie. Ale panie Mietku, przecież uzgodniliśmy już, nie? Chodź pan, porozmawiamy. No chodź pan, chodź. Przepraszam. Pan. Trochę serca, panie Mietku. Jolu, co się stało? Ona będzie rodzić. Panie Kozak, rodzi. No i dobrze. O tam. Władek! Władek! Co? Masz kurs do szpitala. Nie słyszę. Kurs do szpitala. A co, umarł kto? Rodzi się. Rodzi się, mówię. Rodzi? No to jadę, jadę. A, prędko. Jazda, jazda. Jak długo można czekać, no? Aż się urodzi. 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Córka! Wychodzi mi, że będzie córka. Ale tam pierwszy musi być syn. Od czego on jest artysta? U chłopa zucha, pierwsza dziewucha. O. Jadą. Jadą. Coś ci powiem, Wacuś. Tak się nigdy nie wybijesz. Zawsze będziesz tłumem. Umierasz i koniec roli. A jakbyś tak raz wskoczył na tę barykadę i pogonił kota nieprzyjacielowi, to miałbyś dłuższą rolę, no i pokazałbyś, co umiesz, człowieku. Wacuś, ale nie pij tak dużo. Wacuś, ty nic nie rozumiesz. Proszę wpaść do mnie kiedy. Pan pewnie mieszka tu gdzieś blisko, to znaczy w okolicy. No nie zupełnie w okolicy, bo ja jeszcze właściwie nie mam mieszkania. Dopiero za 3 lata dostanę. 3 lata? To i tak dobrze. No nie bardzo, bo za kilka miesięcy spodziewam się dziecka. To znaczy moja żona. To jak pan mieszka z żoną? Panie Kozak, pyta się nie jak, tylko gdzie. Jak to jest intymne pytanie. To nie masz pan mieszkania? Nie mam. Aha. A widzisz, budujesz domy, zawodowiec, a chłopak nie ma gdzie mieszkać z żoną. Wacuś, jak ty mi skoczysz, jak ty mi skoczysz na tę barykadę, o, idziesz? To daję ci zawodowe słowo, że za tydzień pan Nowak będzie miał mieszkanie. Prawda, panie Kozak? Prawda. No. Tak, tak, to prawda. Pan majster ma fach w ręku i słowa dotrzyma. Jezus Maria, znowu sobie coś złamie. Jak się zacznie taśma eksponować i będzie klask, wojsko rusza. To kiedy to wojsko ruszy? No słyszał pan. Po klapsie, jak się zacznie taśma eksponować, wojsko ruszy. Jak uderzą w te czarne deseczki. Pek 134. Niedawno tacy z szablami jakiegoś cywila gonili.
A tam na rogu dorożkę to aż 4 razy przewracali. Jak ja zobaczę z bliska takiego sztucznego przebierańca, to potem skina żadnej przyjemności nie mam. Nie wierzę, że to prawda. Bo to nie jest naprawdę, tylko na niby. Kiedy jak mnie się coś podoba, to ja chcę, żeby było naprawdę. Ale nie jest. Nawet tak się mówi, panie kozak, jak w kinie, o. W życiu tak się nie zdarza. A nie można takiego kina, żeby było jak w życiu? Ale to chyba byłoby nudne, co? Nie byłoby, a jest. A jak ja idę do kina, to chciałbym, żeby było coś innego, prawda? Jak mój mąż przyjdzie, to wam wszystko powie, jak tam jest. On w tym siedzi po uszy. Bo dzięki przychodzi na tę uprawę. Proszę. Proszę bardzo. Dziwne, co? Proszę pana, to był teatr objazdowy. Mój mąż grał, o, w tym to on grał takiego rycerza, Rodrigo. O, to. Księżniczka jedna się w nim kochała. Piękna była. Ona tak na niby się w nim kochała, ale on to tak pięknie grał, że ona naprawdę się w nim kochała. Oj, to były czasy, proszę pana. Tym to też on coś grał, tylko już nie pamiętam co. O, to winko to może poproszę. Tu sobie pan pogląda. Teatr. A w tej czapce, proszę pana, to on grał Napoleona. Kwarta. Czwarta? Jest u pana Nowaka. Mój mąż Wacuś to prawdziwy artysta. Przepraszam. On to nie może żyć bez sztuki. Od rana do wieczora siedzi w filmie. Mały Herkules XX wieku. To był właśnie nasz teatr. Mhm. Ale ten z czaszką to Hamlet? To tak. Hamlet. Mhm. A ten z prawej tutaj z tą kryzą? To mój rodzony brat. Tyle tylko, że ja zostałem za fachowca. Świetnie. Uwaga, kamera. Start. Dobrze. Dobrze mu pan powiedział, zawodostwo. My mamy zawodostwo w rękach, a nie w gębie. I dlatego się pan zaciął. Gdzie? Eka. Nie lubię gadać. Za to Stasio nagadał. Jak pan poszedł, to redaktor dorwał go. I co cię pytał? Nie, no daj pan spokój. Mów. No co? Gadał, że coś tam robią, jakiś teatr i pytał, co chce oglądać w telewizji. A coś ty mu powiedział? No, co ja mu miałem powiedzieć? Mówił. My, młodzież z budowy, nie mamy rozrywki jak należy. Nie dbają o nas. A w teatrze oglądał tego, jak mu tam, Hana Szkiewicza. Nie znam. O kurde, balans, no. Hanuszkiewicza. A byłeś chociaż? No, tymczasowo nie. No, a co miałem mówić, jak wszyscy w zasadzie już byli? Istny cyrk. Mnie panie na jednej budowie 7 razy pytali, jak ja się kontaktuję ze sztuką. Jak się pan kontaktuje? No, że widziałem rewię na lodzie. Fachowo zrobiona. Tak, orze. Widziałem tego gabla w kinie, jak on... Wchodzi na ekran, to ja się nie boję. Zawodowiec, panie. Strzela, musi trafić. Albo taki znak Zoro, co? No. Jak on jeździ na koniu? No, fachowo. Ta. Bo mnie, panie, tylko fachowiec imponuje. Tak. O, nawet w tych sprawach, nieważne czy duży, czy mały, byle umiał. Oj, tak. Święta racja. Nieważne czy duży, czy mały. O, koło mnie mieszka taka sąsiadka, proszę pana. Blondynka, taka łania.
męża miała kawał chłopa. Koszykarz, bardziej taki reprezentacyjny jak pan Malinowski. I co z tego? Zajrzałem do Tivoli, a ona z takim małym, o głowę od niej niższym. O. Zagrali białe tango. Poprosiła go. A u tego małego poczucie rytmu i serce do walki. Moja droga zawodowiec. O, a ja jestem żonaty i z dziwkami się nie zadaję. Coś ty pijany? Przecież to żarty. Wariat. O, masz. Znowu jakiegoś przyniosło. O, rany. Jakiś przebieraniec. Ale pajac. Ciekawe, co taki jej pije. Wygląd... Ona będzie rodzić. Panie kozak, rodzi. No i dobrze. O tam. Władek! Władek! Co? Masz kurs do szpitala. Nie słyszę. Kurs do szpitala. A co, umarł kto? Rodzi się, mówię. Rodzi? No to jadę, jadę. A, prędko, jadę, jadę. Ach, jak długo można czekać, no. Aż się urodzi. Siedem. Córka. Wychodzi mi, że będzie córka. Ale tam pierwszy musi być syn. Od czego on jest artysta? U chłopa zucha, pierwsza dziewucha. O, jadą. Jadą. A to co? My bardziej uniwersalny prezent. Jaki uniwersalny? A jak się urodzi chłopak, to wózek. No. A jak dziewczynka, też wózek. Ta. Ale tam... Musi być chłopak. O, a tam ciągle wojna. A ja mówię, że będzie syn. O! A mnie z kart wychodzi, że będzie córka. O, Wacuś, hrabia. Wybił się z tłumu. Jedzie, czy co? Nie. Zostaj. O, biegnie jak postrzelony. O, dobrze poradziłem Wacusiowi. Skoczył na barykadę i teraz wszystkimi dyryguje. Zawodowiec. Będzie nieszczęście. A nie mówiłem. Powtarzam jeszcze raz. Co? Tak, powtarzam jeszcze raz, na miejsca. Syn! Idzie. Panie kozak, szampan tu. Otwiera pan na mój rozkaz. Pani Malinowski, kwiaty. O, Stasiu, baczność. To jest, ale gdzie? Tu. Siedem. Córka. Wychodzi mi, że będzie córka. Ale tam pierwszy musi być syn. Od czego on jest artysta? U chłopa zucha, pierwsza dziewucha. O, jadą. A to co? My bardziej uniwersalny prezent. Jaki uniwersalny? A jak się urodzi chłopak, to wózek. No. A jak dziewczynka, też wózek. Ta. Ale tam... Musi być chłopak. O, a tam ciągle wojna. A ja mówię, że będzie syn. O! A mnie z kart wychodzi, że będzie córka. O, Wacuś, hrabia. Wybił się z tłumu. Jedzie, czy co?
Nie. Zostaj. O, biegnie jak postrzelony. No, dobrze poradziłem Wacusiowi. Skoczył na barykadę i teraz wszystkimi dyryguje. Zawodowiec. Będzie nieszczęście. A nie mówiłem. Powtarzam jeszcze raz. Co? Tak, powtarzam jeszcze raz. Na miejsca. Syn! Idzie. Idzie. Panie Kozak, szampan tu. Otwiera pan na mój rozkaz. Pani Malinowski, kwiaty. No. Stasiu, baczność. To jest, ale gdzie? Tu. Jest. No i? Córka. Córka? Tak. Córka? Córuchna? No! Córki są zawsze za ojcami. A przecież pan mówił... Co ja, panie Kozak, szampan! No i coś pan narobił. Teraz wszystko wyleci. Miałby pan syna, panie Nowak. I coś takiego by panu wyrosło. To jest lepsza córka. Co mam robić? No, otwieraj pan drugą. O rany, panie majster, skoczył pan. A, pan? Genialny statysta. O, taki obraz to bym chciał mieć w domu. I nic sobie nie złamał. Waterloo. Dlaczego pan zmienił żółcie i róże na brązy? Zabrakło mi bieli. Rozumiem. Dlaczego pan tak robi? Ja tak widzę. Pan tak widzi. To niech pan uważa, żeby pana tramwaj nie przejechał. No, nieźle. Poszukałbym jeszcze kierunków. Jacyś ludzie do pana. Dzień dobry. Dzień dobry. My w sprawie mieszkania. Jakiego mieszkania? No, nie pamięta pan, no obiecałem, że jak brat skoczy na barykadę, to pan dostanie mieszkanie. On skoczył, a pan ma mieszkanie. Jak to mieszkanie? To niemożliwe. Możliwe. Tym razem muszę przyznać, pan Kozak padł na taki jeden pomysł. Właśnie. I mieszkanie jest. Zabieraj pan żonę, jedziemy po graty. A już teraz? A co, panu się nie śpieszy, co? Już. No to chodźmy. Zaraz. Taka sama jak moja sąsiadka. Jolu, to jest właśnie pan majster Drobik. Mam mieszkanie. Zaraz, gdzie? Jakie mieszkanie? No, pan majster wykręcił mieszkanie, rozumiesz? Kłamiesz. Słowo zawodowe. Możemy się zaraz sprowadzać, daj to. Zaraz, natychmiast? Natychmiast, albo jeszcze prędzej. Bierzemy twoje rzeczy z akademika i jazdę. No. Chodźmy. Zamknijcie za sobą drzwi. Ach, sorry, no, to górę w górę, miły bracie. Tam mieszkanie czeka na cię. O, majster w Kuborze jak nigdy dzisiaj. A co? O. Zespół nieliczny, ale śliczny. A, witam szwagra. Witam panów. Piękne, bardzo piękne.
Jakby tak jeszcze estetycznie oprawić pod szkłem. A, to artysta. Zawodowy malarz. A, no, jak taka okazja, to zapraszam panów do siebie na górę. I jak zwykle. Nie jak zwykle, bo pan sobie pomyśli, że jesteśmy szewcy. Pana artystę przyjmujemy. Pozwól, Narcysiu. Cztery. Nie dość, że filmy nagrywają, to jeszcze domy burzą, żeby się już przeprowadzić do tych bloków. Cztery winka, 120. Nie, ja stawiam. Z okazji tego obrazu. Dziękuję. Malaga honor po 30? Wszędzie 60 kosztuje. Stoi u mnie 10 lat. Był tak jeden z dyrekcji, przecenił. Dobrze, że przecenił, bo jak pije, to czuję stęchliznę. No, stęchliznę czuję. Wino, panie kozak, jak dłużej stoi, to jest lepsze. O, mądrala. Tak, tak. Mnie się też tak zdaje. Bałagan, co? Niedawno tacy z szablami jakiegoś cywila gonili. A tam na rogu dorożkę to aż 4 razy przewracali. Jak ja zobaczę z bliska takiego sztucznego przebierańca, to potem skina żadnej przyjemności nie mam. Nie wierzę, że to prawda. Bo to nie jest naprawdę, tylko na niby. Kiedy jak mnie się coś podoba, to ja chcę, żeby było naprawdę. Ale nie jest. Nawet tak się mówi, panie kozak, jak w kinie, o. W życiu tak się nie zdarza. A nie można takiego kina, żeby było jak w życiu? Ale to chyba byłoby nudne, co? Nie byłoby, a jest. A jak ja idę do kina, to chciałbym, żeby było coś innego, prawda? Jak mój mąż przyjdzie, to wam wszystko powie, jak tam jest. On w tym siedzi po uszy. To dzięki przychodzi na tę prawie. Proszę. Proszę bardzo. Dziwne, co? Proszę pana, to był teatr objazdowy. Mój mąż grał, o, w tym to on grał takiego rycerza. Rodrigo. O, to. Księżniczka jedna się w nim kochała. Piękna była. Ona tak na niby się w nim kochała, ale on to tak pięknie grał, że ona naprawdę się w nim kochała. Oj, to były czasy, proszę pana. Tym to też on coś grał, tylko już nie pamiętam co. O,